Jest już tradycją, że każda prezydencja rozpoczyna się co prawda 1 lipca bądź 1 stycznia, ale właściwym akcentem politycznym jest spotkanie z premierem kraju, który właśnie rozpoczyna swoją prezydencję i to spotkanie ma miejsce w Strasburgu na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Dzisiaj silnym akcentem polskiej prezydencji było wystąpienie premiera Donalda Tuska. Już dawno Unia Europejska i partie polityczne zasiadające w parlamencie nie wyrażały się tak entuzjastycznie o zbliżającej się prezydencji i o samej osobie premiera. Już dawno sala parlamentu nie słyszała tego typu reakcji, które były jednolite prawie we wszystkich partiach, nawet tych, które są w opozycji do frakcji, do której należy partia, którą kieruje Donald Tusk. Bardzo byliśmy z tego powodu zadowoleni i nie da się ukryć, że mówiliśmy o naszym rządzie i o naszej prezydencji z dumą. Oczywiście musieliśmy także pokazać, że jesteśmy normalnym krajem, w którym jest różnica zdań, w którym toczy się walka polityczna, nawet przygotowuje się kampania wyborcza. Część polskich polityków obecnych na sali parlamentu już zadbała o to, żeby pokazać, że my także potrafimy organizować igrzyska. Igrzyska polityczne, w których staramy się przeciwnika zniszczyć albo przynajmniej osłabić jego pozycję. W związku z czym Parlament Europejski zobaczył, że my jesteśmy zwyczajnym, normalnym krajem, w którym jest opozycja i w którym opozycja mówi to, co myśli, atakując rząd. To jednak nie podważyło dobrego wrażenia i dobrej reakcji na wystąpienie polskiego premiera. Wszyscy czekają w tej chwili na to, co będzie się działo w ciągu najbliższych 6 miesięcy. My, posłowie polscy, będziemy starali się wspierać działania i priorytety polskiego rządu, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że to, o co walczymy jako dla Polski ważne, tak naprawdę jest ważne dla całej Unii Europejskiej.